Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Witajcie w naszym nowym filmie. Dzisiaj mamy Wet Bits, czyli perełki, na które będziemy psikać wodą i dzięki temu powstanie nam taki piękny obrazek z takimi właśnie kuleczkami, tylko tym razem będą one mokre. O to chodzi w tym zestawie. I mamy tutaj obrazek do zrobienia żółwia. Kolorowego żółwia. Mamy do wyboru kuleczki niebieskie, zielone i żółte. Musimy po prostu je przykleić na tym szablonie przygotowanym. Mamy też jakąś pensetę i buteleczkę, którą będziemy psikać na te kuleczki. Tutaj mamy instrukcję obrazkową, a tutaj u góry mamy jeszcze pokazane, co jest w tej kolekcji. Mamy kraba, mamy konika morskiego, inne ryby i naszego żółwia, a tutaj właśnie mamy pokazaną instrukcję obrazkową, 4 kroki. Układamy naszego żółwia, moczymy, czekamy i nasz obrazek powinien być gotowy. Będzie to oczywiście obrazek trójwymiarowy, ponieważ będzie nam wystawał, nie będzie to taki płaski obrazek. I tu mamy nasz szablon, musimy dopasować te dziurki, żeby były w odpowiednim miejscu. Dobra, udało się. Tutaj są nasze kuleczki, koraliki w sumie. Mamy pensetę i buteleczkę. Wszystko jest bardzo malutkie. Wydaje mi się, że już mieliśmy podobny zestaw na kanale, tylko był on większy, a tym razem mamy taką edycję malutką. Także zmieniam ustawienie kamery i od razu dla Was ten zestaw dzisiaj przetestujemy. Także zabieram się za układanie naszego żółwia, tylko najpierw muszę rozpakować nasze koraliki. Aha, zaraz wszystkie pogubię. Zacznę może od tego zielonego, który mi już wypadł. Nie wiem, czy łatwiej mi to będzie robić pensetą, czy po prostu palcami. I układam koralik na odpowiednie miejsce. Postaram się ułożyć cały ten obrazek dosyć szybko. Aha, przesuwają się mi. Tutaj potrzeba trochę cierpliwości. Ostrożnie trzeba ten obrazek układać. I tak jak widzicie, na razie właśnie te kuleczki się przemieszczają, uciekają, ale kiedy je pomoczymy, zwilżymy, to zostaną już na swoim miejscu. Dobra, teraz dla Was przyspieszenie, żebyście się nie zanudzili. Jak widzicie, już kończę. Zostały mi jeszcze kilka ostatnich kuleczek. Tak jak widzicie, tych kuleczek jest więcej niż potrzeba. Specjalnie pomyśleli o ludziach takich jak ja. Gdyby Wam się kilka z nich zgubiło, to się nic nie stanie, bo jest ich w zestawie więcej. No dobrze, i udało mi się ułożyć całego żółwia. Resztę kuleczek odsuwam, już mi się nie przydadzą. Teraz potrzebujemy wody i będziemy psikać na nasze kuleczki. Zobaczymy, co się z nimi wtedy stanie. Potem musimy trochę poczekać. No dobra. Mam już w środku wodę. Nie było napisane, czy musi być to woda ciepła, czy zimna. Ja mam tutaj zimną wodę i spryskuję całego żółwia nią właśnie. I patrzymy, co się dzieje z naszymi kuleczkami. Zobaczcie, że właśnie zmieniają trochę swoją konsystencję. Zaczynają wyglądać jak kuleczki Orbis. Także czekamy kilka minut i zobaczymy, co się tutaj zadziało. O, teraz lepiej. Razem obserwujemy, co się dzieje. Kuleczki, kuleczki zaczynają trochę mięknąć i robią się klejące, przyklejają się do siebie i do tej przezroczystej podstawki. A gdy widzimy, że jeszcze spadają, czy rozjeżdżają się, to możemy popsikać je jeszcze trochę. O, zobaczcie, chyba jeszcze nie czas. Niektóre już się przykleiły i nie spadają, a niektóre cały czas
nie chcą zostać na swoim miejscu. Także pryskam w tych miejscach, gdzie jeszcze nie zostały na swoim miejscu kuleczki. I zobaczcie, wygląda to całkiem ciekawie. Zobaczcie, czekaliśmy bardzo, bardzo długo, ale w końcu się udało. Zobaczcie, mamy naszego gotowego żółwia. Mogliśmy go zdjąć z tej podstawki, wszystko się pięknie skleiło, już nic nie odpada. Mówiliśmy Wam, że to będzie obrazek, ale mamy po prostu takiego trójwymiarowego żółwia. Już nic mu się nie powinno stać. Czekaliśmy całą noc, żeby być pewnymi, że nic się nie stanie. Napiszcie, co o nim sądzicie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.